Teraz podjeżdża ta dorożka, ciemno jest, numery szukają. Nie zauważyli to 65. Ci w bramie cicho zachowują się Niemcy, bo jak ci 11 na tej dorożce usiadło tych chłopaków i wydzierają się, prawda, to jest piosenką taką, to czują się, o Niemcy tak myśleli, czują się tak silni, że nie ma co z nimi zadzierać. No i oni robią kółeczko, tak zwane voltę, i wracają w kierunku Warszawy. A ja przetrzymałem to całe nerwami, prawda, dygocząc, jak ja to teraz rozwiążę sprawę. I już uspokojony, że pojechali, absolutnie nie, bo słyszę, ktoś idzie. I głośno po polsku, to nie tu, to tu, chodź tutaj. I podchodzi dwóch moich żołnierzy pod tamtą stronę, czyli róg Racławickiej, prawda, i Dolnej, bo to na rogu tej Dolnej, ten budynek 95, ja byłem. I teraz czytają ten numer. I podchodzi i w bramie tej, prawda, widzi świecące te hełmy niemieckie. Zaczyna się ten chłopak cofać się tyłem i ucieka. Wyskakują Niemcy, naturalnie seria z tych. Ja już tego nie widzę, bo za róg wpadli Niemcy za nim. To były pierwsze ofiary. Ale ja się nie zdradziłem i moi, ci co pilnowali tych Niemców, i prawda, też nie zdradzili się. I naturalnie później ci Niemcy, jak pogonili tamtych moich, zamordowali tamtych moich, to było takie pierwsze było moje starcie tym. Swój obiekt, czyli obiekt w SGGW, no to dlaczego to trzeba byłoby tłumaczyć, dlaczego poszło to tak łatwo, chociaż 17 moich kolegów i dowódca natychmiast zginął, w pierwszych sekundach zginął i ja już objęłem dowodzenie nad kompanią. I była przykrzejsza sprawa, że jeden pistolet, jaki mieliśmy, bo cały atak dokonywaliśmy za pomocą chałupniczo wykonanych granatów Pinezinki i Filipinki takie były. To były wykonane chałupniczo. I miałem dwie beczki, trzy beczki po 50, czyli 150 tych pocisków, nie pocisków, tylko granatów. I tym całe to właściwie natarcie dokonywałem tylko tymi granatami. Natomiast ustawiony jeden pistolet, prawda, maszynowy naprzeciwko ulicy, stale strzelał po oknach tych, prawda, Niemców. I oni chyłkiem pod parapetem tylko czołgali się ci Niemcy. Teraz drugi oddział, odwet, prawda, batalion odwet, mieli z pola Mokotowskiego nacierać na też na te, prawda, koszary. Ale tam szczere pole było. To mowy nie było, żeby oni mogli, powiedzmy, 100 metrów przejść po tym polu, bo już byli. Oni się wycofali, ale ja musiałem coś uczynić, żeby Niemcy poczuli, że są osaczeni ze wszystkich stron. I co ja robię? Biorę granat, idę cichutko z tamtej strony, od strony północnej, wszystkie okna powybijane, pełno szyb na ziemi. Ja żeby stąpnąć to chrobocią te szkła, prawda? Niemcy, którzy pełzają pod parapetem, bo nie mogą, bo ten mój karabin tam siecze im potem. I teraz ja stojąc pod murem, muszę granatem wrzucić na pierwsze piętro, a jak nie trafię w okno wybite, odbije się na moją głowę, spadnie ten mój granat, prawda? To były najgroźniejsze moje w życiu właśnie przeżycie. Ale udało mi się 3 sztuki wrzucić tam do środka. Niemcy naturalnie w panice wycofali się do następnych pokoi tam. Nie pokoi, tylko sal. Kiedy po walkach na Górnym Mokotowie, prawda,
na dole jeszcze się, prawda, wtedy nie było, ci z lasów nie wrócili, wysłał mnie dowódca baszty na Dolnym Okotu, moją kompanię naturalnie wysłał, na ulicę tą Belwederską, róg promenady. I tam po drugiej stronie były zakłady Brunwerke. Niemcy to swoim rękach trzymali. Przy pomocy jeszcze innych oddziałów wywalczyliśmy ten narożnik, który teraz jest pomnikiem uwieczniony. I teraz właśnie ten, co pana chodzi o ten smaczek. Niemcy są 100-200 kroków od nas na Grodgera. Wierzyć się nikomu nie chce, że ten park, który w tej chwili takimi drzewami porośnięty, nie było ani jednego drzewa wtedy, tylko goło było i tam Niemcy, a my tutaj, prawda, jesteśmy róg promenada i Belwederskiej. Ja jako ten, jak mówiłem na wstępie, fachman budowlany, mniej może architekt, ale budowlany właśnie, natychmiast przystępuję do budowy tej barykady, najmocniejszej, jaką w ogóle gdziekolwiek zostały. Mianowicie, po wykopaniu, przebiciu tego betonu na górze, obsypanie ziemią, z góry belki, które były do jakiejś budowy przygotowane, belki żelazne, poukładane jedna przy drugą, zasypane ziemią i workami, prawda, przykryte również ziemią. I strzały skierowane we wszystkie kierunki. Po wielu, wielu tam wypadach, prawda, ja mam taką grupę komandosów, którzy się nazywali komandosami, ale to byli zwykli chłopcy po 16, po 14, 15 lat. Co dzień wyprawiali się w kierunku obsadzonych przez Niemców. No, były wypadki, że od nas ginęli, ale przeważnie wtedy ginęli Niemcy. Poszedłem ja z nimi właśnie raz na taką wyprawę, bo byłem parę razy, ale jedną właśnie chcę przypomnieć. Idziemy i świeci się w piwnicy, w jakiejś willi. Patrzymy, siedzą wehrmachtowcy, czyli w mundurach niemieckich żołnierzy. Spojrzałem na moich tych komandosów. Oni już się rwali tego, a ja krzyczę na tego Hendoch, prawda, po niemiecku. A odzywają się, no brat, ty nie strzelaj, nie strzelaj. Usłuchaliśmy, że nie strzelaj, rzuciliśmy granaty. Nie strzelaliśmy, ale granaty do tej piwnicy, tych, prawda, Ukraińców, Wojzdojców, nie Wojzdojczy, to byli ci Własowcy, prawda, tych, prawda.